kombinat chce wojny, to damy im wojnę. Twój gatunek nie zasłużył na moc. Jam jest Gał, a twe światło jest moje. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Destiny 2. Słuchajcie, jeśli ktoś nie wie, to do 18 listopada możecie spokojnie sobie pobrać Destiny 2 za darmo, oczywiście na Battle.net'cie. No i w niego zagrać. I wówczas, jeśli uruchomicie chociaż raz grę, to ona zostaje u was na stałe. Dobra. Moi drodzy, na początku wytworzymy oczywiście postać. Mamy trzy klasy: Tytan, Łowca oraz Czarownik. Ja myślę, że zagramy sobie Tytanem, bo on jest taki dosyć, myślę, najbardziej taki podstawowy i typowy szturmowiec. Okej, no i tak, mamy do wyboru trzy rasy. Człowiek, Przebudzeni. Tutaj mam cię krótki opis. I Exo, czyli cyborg, znaczy się robot. Ja myślę, że robota bym sobie wziął. Roboty są fajne. Przynajmniej ta stylistyka mi się dosyć podoba. Dobra, no i tutaj mamy tak, kilka twarzy do wyboru, że tak powiem. Dobra, weźmy może takiego. Tu jeszcze możemy sobie dobrać oczywiście kolorki. Ale ta czerwona głowa jest fajna. Weźmy sobie tutaj ogólny wygląd, elementy jakieś dodatkowe, jakie byśmy chcieli. Takie rogi. To jest fajne dosyć, to tak średnio. No weźmy sobie to, czemu nie? Chociaż w sumie można byłoby to wziąć. Zrobić coś takiego, a to zrobić na przykład czerwone. Tak patriotycznie pojedziemy troszeczkę. No i dobra, zaczynajmy. Aha, dobra. Dobra, ten jest nasz właściwy. Właściwie to sobie mogę usunąć. To jest mój poprzedni. Kiedy testowałem grę, sobie go zrobiłem. Dobra, lecimy. Ikora, jeśli to jakiś głupi żart, to przyznam z trudem, zaimponujesz mi. Akurat tobie, Kate, nie trudno jest zaimponować. Trochę powagi, ludzie. Zawala! Ja mam poważną twarz. Nie widać? Ikora, jak sytuacja? Ktoś lub coś uszkodziło system obrony powietrznej. A od kilku godzin szwankuje łączność. Padły wszystkie czujniki za murem. Może to tylko burza? A może jakieś wieści z satelitów? Żadnych. To dobrze, nie? Nie. To znaczy, zniknęły. Nie ma żadnych satelitów. Czyli niedobrze. Na stanowiska! Wszyscy za mną! Już!
Wieża, tu miejski jastrząb 723. Czy ktoś mnie słyszy? Brak odpowiedzi na wszystkich kanałach. Nawet awaryjnych. Co tam się dzieje? Pamiętasz, jak mówiłem, że latasz za szybko? Zapomnij o tym. Do dechy. Okej, moi drodzy, dobra, słuchajcie, już spieszę z odpowiedziami na wasze pytania. Otóż tak, z którego to jest roku gra? To jest chyba z 2017, czy nawet jeszcze z początków tego? Chyba 2017. Jak już mówiłem, słuchajcie, obecnie jest do zdobycia za darmo na Battle.net, czyli na Blizzardzie. Ła! Nie trzyma kupy. Gdy kombinat chce podbić system, zwykle wysadza całą planetę. To, czego chcą, musi znajdować się tutaj, w ostatnim mieście. Dobra, co u Michała? Michał śpi, na szczęście. Już teraz na pewno śpi. Kolejna sprawa to, czy kupuje gry na Steamie, czy z płyt. Oczywiście, że na Steamie, znaczy za Steamie. Na Steama, jak już. Płyt już w ogóle nie kupuję. Po prostu mam ich tyle, że już nie mam gdzie ich dawać. To jest mój główny problem. Dobra. Okej, coś tu na złego spotkało naszą ziemię. Kurde, ilu ich? Tu naczelnik Zawala. Cywile powinni kierować się do punktów ewakuacyjnych. Strażnicy zbiorą się na głównym placu. Obronimy nasze miasto. Dobra, ten wyryło zarobił. Hej, dajcie mi chwilkę. Zawala zgrywa bohatera na placu, a ja mam randkę z tym, kto za tym stoi. To będzie krótka randka. Okej, mam nadzieję, że słuchajcie, ogarniacie troszeczkę to, co się tutaj dzieje, jeśli chodzi o fabułę Destiny. Niestety pierwsza część nie ukazała się na PC, tylko i wyłącznie była na konsolach. Moja zbrojownia stoi przed tobą otworem. Jest tam przejście. Prowadzi cię przez hangar na plac. Ja się zajmę cywilami. Jeśli kombinat chce wojny, oddamy im wojnę. Dobra. Okej, tu mamy jakiś nowy, lepszy ekwipunek. Dobra, dostaliśmy pistolet, który jest bronią energetyczną i jakiś karabin. Okej. Dobra, czy jakoś mogę stąd wyjść? Chyba tędy. Czy będzie jeszcze seria z Oriental Empire? Nie, nie będzie, ale mam jeden egzemplarz gry do rozdania. Ale to myślę, że kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy. Cholera. Dobra, ten karabin jest taki standardowy, szturmowy. Nawet przyjemny. Dobra, nie mogę, za bardzo się troszkę skupiam się na czacie i... Obowiązuje rozkaz ewakuacyjny 7-7. To nie ćwiczenia. Wszyscy cywile... Ej, ładnie to wygląda i ładnie chodzi. Nic nie zmieniłem w ustawieniach graficznych. Same się ustawiły po prostu. Nie wygląda nawet nieźle. Co ja tu w ogóle muszę zrobić? Okej, okay, na jakiś plac mamy się udać, dobra. Tutaj chyba nie. O cholera! Kurde, przyjemnie się w to strzela, naprawdę. O, to jest jakiś...
jakiś kurde mocniejszy typek. Dobra, możemy użyć naszej mocy. Wow! Kurde, jakie to jest dynamiczne. Okej, dobra, idziemy. Coś? A, dobra. Patrz, jaki kolos! To musi być ich okręt flagowy. Wow. Niezły stateczek. O, siema. Przepraszam, że oni strasznie, kurde, blisko podchodzą nas. Oczywiście za hedziki dostajemy dodatkowe obrażenia. Kurde, nie mam granatu. Dobra. Atakują nie tylko miasto. Patrz na wędrowca. Dobra, mamy tutaj takiego wędrowca. On sobie gdzieś tam przybył z kosmosu na Ziemię. Dał nam wiele zarąbistych rzeczy, ale też i ściągnął na nas niebezpieczeństwo pod postacią różnych złych ras, które dobra, planują nas teraz zniszczyć. Skopinatu to jakiś czerwony legion. Ikora, masz coś o nich? Głównie pobłoski. To elitarna frakcja kombinatu, bezwzględnie lojalna wobec swego dowódcy. Do dzisiaj, bo dzisiaj stawią czoło strażnikom. Zawala! Oni atakują wędrowca! Wędrowiec poczeka. Musimy chronić naszych. Za wszelką cenę. Nawet przez jakieś kurde rumowiska trzeba się... Wędrowiec? Co oni do niego przytwierdzają? Nie wiem co to jest, ale może chcą go nam ukraść. O, niezłe obrażenia to zadaje ten granacik. Czerwony legion jest dobrze wyszkolony, ale jesteśmy lepsi. Musimy się... trzy fale musimy odeprzeć. Ewakuujemy ostatnich cywilów. Słuchajcie, jeśli zdecydujecie się na pobranie tej gry, to musicie wiedzieć, że ona waży 80 giga. Kurde. Nie przepuść ich przez bramę. Są już promy ewakuacyjne. Dobra, dobra. Mamy ich. Spadaj! Kurde, szybko padają. Ale to dobrze. Oż ty! Musimy się tu utrzymać. Okręt flagowy jest następny na mojej liście. No na serio? Zabili mnie! Więcej legionistów! Pokażcie im na co stać strażników!
Dobra. Fajne to jest. Ostatni prom odleciał. Ale mówca nie dotarł tu. Wracam go poszukać. Zajmę się placem. Idź z Igorą. Znajdźcie mówcę. Zrozumiano, naczelniku. Coś jeszcze? Uda ci tam dalej walą w tego typka. Musimy znaleźć mówcę. A ten tu stoi i zamiata. No siema, siema. No to radzi to zajmie posprzątanie tego bałaganu. Dobra. Wow! Mówca zniknął. Czerwony legion. Nic nam już nie odbierze. A ja nie okażę mu litości. Łoż ty! To zabawa. Ona znajdzie mówcę. My musimy dotrzeć do tego okrętu flagowego. Udaj się do północnego skrzydła wieży. Odbierze cię Amanda Holiday. Uda ci mam jakieś te miotacze płomieni. No zdychaj. Dobra. Holiday już leci. Musimy pozbyć się tego okrętu. O. Ule, ten jest twardy. Osiemka. Zawala! Mam strażnika, o którym wciąż gadasz! Na okręt flagowy! Już! Trzymaj się tam! Dobra, strażniku! Walnij ich tam, gdzie zaboli! Dobra. Daj nam znać, kiedy osłony padną, a przywalimy wszystkim, co mamy. Sorry, moi drodzy, że nie czytam za bardzo czatu, ale nie jestem w stanie czytać jednocześnie czatu i grać na odpowiednim poziomie. Ja w ogóle musiałbym się udać... A, tam do góry, dobra. Może pomóc. Niech no spojrzę. Dobra, co my tu mamy? Dobra, generator osłon powinien być na dnie statku. Dobra, to lecimy.
O, szlaburstem. No, to było niezłe. Zderzyli to. Dobra. Robieni. Hej! Co z tobą? Trochę brakuje mi amunicji. Ten cały płonący pistolet się wypalił. Jakieś wieści od Igory? Żadnych odgłos, poszła szukać mówcy. Zbiórka! Do mnie! Nie wygląda to za dobrze sytuacja tutaj. Wow! To są jacyś snajperzy. Ale nie są zbyt wytrzymali. Cholernik. Dobra. Wszyscy? Chyba tak. Ała. Czym on wali? Dobra. Jeszcze ktoś? Snajper. Kurde. Ła! U góry i na dole, ja nie wiem. Mówili, że to jest na dnie statku, więc chyba muszę zejść na dół. Tam, dobra. Generator osłon powinien być przed nami. Oczyszczone? Jeszcze ten. Dobra. To też jest fajne, kurde. Dobra. Okej, mamy umiejętność naładowaną, więc wypadałoby jej użyć. Dobra, zniszcz turbiny. Osłony powinny paść. Że w sensie... to. A, że tamto. Tak! Dokładnie tak!
Przegrzewają się. To działa. No, co jest? Aha. Dobrze wiedzieć. Nie, Dark Mode nie poprawia za bardzo optymalizacji, niestety. Przejdę? Dobra. Tu u góry mogę być. Wszystko? Zawala, udało się. Osłony padły. Zawala? Amanda, ruszamy na górę. Amanda? O kurde. Sobie z tym radę. Nie dacie. Witajcie w świecie bez światła. Strażniku, coś jest nie tak. Jest moje.